I co? Myśleliście, że to już wszystko? Nie, będzie jeszcze odcinek 5 z 4, więc zapraszam na część 5 z wakacji i oczywiście kupujcie sobie moją książkę Paskudnik Warszawski, którą wydałem własnym sumptem, bo już nie tak dużo jej zostało. Znaczy dużo, ale tak mówię, żebyście kupowali. Zapraszam. Przyjechaliśmy do czeskiej Pragi. To jest bardzo piękne miejsce, piękne miasto, stare, zabytkowe, jak widać bardzo. Tutaj jest dużo zabytkowych budynków i ogólnie chyba. I teraz idziemy zobaczyć dworzec kolejowy Praga Żiszkow, podobno to najlepszy zabytek w Pradze. Tak mi ktoś napisał. Towarowy, tak. Nakładni. Tutaj porzucony czeski klasyk Hyundai Matrix. No już się ktoś nim zajął niestety. No ciekawe tu są klimaty. Tam na przykład sobie stoi Saab w zaroślach. Zobaczymy, czy złapie ostrość. O, jest. Dobra, nie podchodzę, bo tam chyba ktoś mieszka w tym Saabie. Spoko, gdzie mieszkasz? W Saabie. Kamperek ładny na Mercedesie T2 Düsseldorferze. No konkretny jest, nadaje się Mercedes. No nie mogło się obyć bez jakichś dobrych klimatów kolejowych. Idziemy zobaczyć peron opuszczonego dworca Praga Żiszkow. Dworzec kolejowy Praga Żiszkow jest zupełnie opuszczony i z każdej strony otwarty. Normalnie tutaj wleźliśmy. Jest tu pełno sklepów z antykami, takich magazynów ze starymi rzeczami. Bardzo fajne są. Byliśmy w jednym z nich, zaraz wam pokażę ujęcia ze środka. Taka sterta syfu. Nie za bardzo wiadomo jakiego zastosowania. Takie coś, co na śmietniku leży, to tam jest. Ale co w Polsce jest to samo. Antique Mall, czyli rzeczy do śmieci. Tu piękny mech rośnie. Tory też już ładnie zarośnięte. Miejscówka jest naprawdę z takich, co najbardziej lubię. Kolejowy i opuszczony, już lepiej się nie da. Spójrzcie, tu jest winda towarowa. I tą windą się wwoziło towary na górę na taki trzypoziomowy mostek, którym się tam potem jej wiozło do hali na wózkach, bo to jest peron tylko dworca towarowego. Wszystko to już nie działa od dawna. Także jeżeli jedziecie do Pragi Czeskiej, to zamiast iść na jakiś tam Hradczany i zamek i tak dalej, to lepiej sobie pojedziecie na dworzec Praga Żiszkow, tylko długie spodnie załóżcie, bo dosyć ostre są te osty i inne zarośla, bo tu jest naprawdę mega. O, tu się coś załamuje. Czasem tak jest, że się jedzie, jedzie, jedzie i nagle się widzi coś, co spowoduje, że człowiek się musi zatrzymać i musi to po prostu obejrzeć z bliska. I właśnie takie coś trafiliśmy tutaj na drodze z Prachy do Kolina. Tutaj jest wielki zbiór samochodów ciężarowych i zabytkowych ciągników. Jest Ursus 385 i tak dalej, ale to jest dopiero początek. Zaraz wam pokażę, co tu się dalej dzieje. Są oczywiście skodoliazy pożarnicze, czyli hasici. Tu jest wiadomo Tatra. Taka jak powinna być. Tutaj jest, uwaga, robór w wersji podnosik koszowy chyba, tak? Albo drabina. Cholera wie. Ale dobry jest. Konkretny jest robór, nadaje się. No i dalej też są dobre wozy. To nawet nie wiem, co to jest. Ten, naprawdę nie mam pojęcia. Dalej jest jakiś jeszcze bardziej dziwny pojazd marki nie wiem jakiej. Takie wozidło kopalniane, typowe, ma znaczek Mercedes, ale to nie jest Mercedes-Benz. No i jeszcze jedna Tatra. Bardzo dobry zestaw. Z tyłu się też dzieją różne ciekawe rzeczy. Jest Avia i parę innych. To jest chyba Biełas, tylko ma przestawione litery na atrapie. Nasza przepisowa jazda bardzo denerwuje ludzi i przeważnie jadą za nami 3 cm, nie utrzymując w ogóle prawidłowego odstępu. I to mówimy o Czechach. Podobno Czesi jeżdżą bardzo przepisowo, tak słyszałem. To nie wiem w jakiej części Czech, bo tam gdzie my jedziemy, to jak oszalali, wyprzedzają na ciągłej linii, dojeżdżają do zderzaka, wymuszają pierwszeństwo. Ogólnie wspaniały naród, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Jest dokładnie tak samo jak w Polsce. To jest doskonałe. Przyjechaliśmy do Koprzewnicy, do Muzeum Tatry i to jest centrum miasta. Ono wygląda, całe to miasto, jakbyśmy byli w Korei Północnej. Spójrzcie na te budynki. To jest stare centrum. Tam jakieś takie, nie wiem, fabryczno-przemysłowe. Tutaj jakieś takie domy towarowe, jak z Pjongjangu. Nie ma żadnych samochodów. Tam jakiś taki budynek w tle
też z lat 60. chyba. I to jest centrum miasta Koprzywnicy wieczorem, w sobotę. No dobra, skoro to są Koprzywnice, to musi być Tatra. I faktycznie jest Tatra. Proszę bardzo. Tutaj Muzeum Tatry, o, a tu jeden z eksponatów. Dobry wóz. T613 Prezydent wydłużony. O, skurczy byk, no to jest dobre. A, to jest tylko prototyp niestety. Ma inny przód niż normalna 613, taki bardziej nowoczesny. Karo. Właśnie, to jest Karo na szerokim moście. Ma inny tył oczywiście, bo jest z tyłu taki długi sedan. Można powiedzieć, żeby się mieścił wielki silnik V8, 3,5 i V8 Prezydent. Półeczka z prototypami. Tu jest na przykład prototyp modelu 625 z roku 85. Wyglądał bardzo nowocześnie, to znaczy jakby Tatra zjadła Forda Scorpio mniej więcej. A, co za różnica. Bardzo dużo tu jest ładnych prototypów. Tatra 702, 701. Widać, że się starali coś z tym designem zrobić. A najlepszy był minibus z silnikiem V8, ale ułożonym z przodu, żeby napędzał tylne koła. Świetny plan. Tatra już w 1914 roku zrobiła silnik OHC 3,6 litra, 45 koni, całkiem mocny jak na tamte czasy, czterocylindrowy. Tutaj gaźnik widać, nie widać tę wielką głowicę. To ten gruby pasek to był do wiatraka, jak się okazuje, a jak jest napędzany rozrząd, to właśnie próbujemy to ustalić, bo nie widzimy nigdzie z zewnątrz, gdzie jest napęd rozrządu, więc być może po prostu tam w środku jest wałek królewski, który, co by wskazywał może nawet ten element wystający tutaj jako zakończenie łożyska tego wałka królewskiego i w ten sposób z wału korbowego się napędza wałek rozrządu w głowicę. No, tak stawiam, tak strzelam, nie to żebym się znał. To już silnik z czasów, kiedy Tatra poszła w boksery, czterocylindrowy. Tutaj widać rozrząd po wierzchu nawet. 1,6 pojemności, czy 1,7 pojemności, 24 konie z roku 27. Już chłodzony powietrzem, nie ma żadnej chłodnicy ani nic tego typu. Tu z przodu jest element sterowania bazapłonem. Z tego co widzę, bo tu są świece, tu są przewody, więc tu pewnie będzie jakiś aparat. Trochę duży był ten silnik, kurka wodna. I to się działo w takim wozie. Taki garaż to bym mógł mieć. I tak by właśnie wyglądało. Niestety nie mam takiego wielkiego garażu, ale mam plany posiadać oczywiście. O! Prototyp Garbusa. Czyli coś, co Hans Ledwinka skonstruował, V570. Z silnikiem z tyłu. I potem mu to Niemcy zajumali. Zrobili z tego Garbusa. Zobaczcie, jakby podobieństwo do Garbusa tego wozu jest po prostu... No nie da się go pominąć, jest naprawdę podobny do Garba. Do tego stopnia, że potem Niemcy musieli płacić odszkodowanie po wojnie, chyba 10 milionów czegoś tam, nie pamiętam. W każdym razie no, Garbus stąd wyskakuje z każdego detalu. Aluminiowy Tatraplan na rajd. Z dwoma drzwiami tylko, to jest Tatraplan Coupé. Tu wreszcie konkrety, czyli przedwojenne T-77. Niektórzy na nie mówili, że to taki Widowmaker, czyli niebezpieczne auto do prowadzenia. Że jak już się obróciło, to już leciało. No ale dobra, to mocne auto potrzebuje mocnego kierowcy, tak? Każdy koń potrzebuje jeźdźca, jak to mówią, więc ja bym tam się za bardzo nie martwił. Jeździłbym taką Tatrą, tylko ostrożnie, V8. Moja ulubiona nazwa coach buildera to był Sodomka oczywiście. Tutaj widać właśnie, jaka Sodomka i Gomorka w tym przypadku występuje. Uciął Tatraplana, zrobił przednią szybę z trzech elementów. Z przodu ładne żółte lampy. I to miało być podarowane Józefowi Stalinowi w 1949 roku, ale chyba Józef Stalin nie przyjął tego podarku, bo jest z powrotem tutaj w Koprzywnicy. Może to i lepiej. W 76 oddali. A, oddali w 76, dobra. Też bym oddał. Prototyp kombi na bazie 603. Koła jak w Wartburgu trochę. Uwielbiam wielkie, piękne kombi, tylko to jest taki problem, że tutaj z przodu jest bagażnik, a z tyłu jest silnik, więc tam ten przedział kombi jest taki trochę mało użyteczny, bo pod nogami, czy właściwie pod podłogą jest V8 wielkie, które dużo ciepła emituje, bo jest też chłodzone powietrzem, a nie wodą, więc jakby całe ciepło jest odprowadzane przez cylindry. Dobra, nie czepiajmy się, jest bardzo ładny. Tu jest napisane, dobre chlawe na piwo, zwyszuje odbyt. To potwierdzam. Tu jest Tatra z tych czasów, kiedy jeszcze były śniegi. Z tyłu jest napędzana śmigłem i oczywiście silnik ją napędza, ten tatrowy chłodzony powietrzem. Zamiast kół ma płozy sterowane z przodu, tutaj są, tu jest układ sterowania tymi płozami skręcania. Z przodu już nie ma bagażnika, bo to na cholerę już było. Jest to właściwie sama kabina,
I to jest taki ogromny skuter śnieżny. O, to jest dobre. Prototyp T603X. Z którego roku 66. V8 105 koni. 13 litrów na 100 km. Prototyp skonstruowany w Bratysławie. I ma hamulce hydrauliczne Dunlopa, jak napisali, tak by to było ważne. Wyglądał genialnie. O kurde, jaka deska, zobaczcie. Niestety szyby są z pleksy, więc strasznie dużo zasłaniają. Niewiele widać. Ale to wygląda jak włoski wóz. It's beautiful. Jest piękny. No i to jest moja ulubiona Tatra 613 chromka. Z 69 roku. To jest prototyp, taka przedprodukcyjna chromka, ale już oczywiście z karoserią, winiale i tak dalej. Wszystko tak jak powinno być. Jest to najpiękniejsza Tatra, jaka powstała. Też jest nieproporcjonalna i bez sensu. Ale jednak ten wygląd, te 60'sy tutaj widoczne, włoski geniusz stylistyczny w tamtych czasach najlepszy, sprawia, że auto jest po prostu najpiękniejsze z całej gamy Tatry. Podwozek od T77, widać, że auto miało z tyłu wielki poprzeczny resor jak Corvette. Zobaczcie, jaki genialny wielki resor. Ciekawe, co jest tutaj. Jest jakiś zbiornik na to, się dokładnie nie wiem na co. Tu jest skrzynia biegów. Podłoga oczywiście montowana tutaj, tak. I tu z przodu też poprzeczny resor, bo po co lepiej. Hydrauliczne hamulce bębnowe na wszystkie koła. No i koruna kierownicy bardzo długa, w razie wypadku się wbijała idealnie we flaki kierowcy. Tak, to jest dach od tego prezydenckiego samochodu. Paradewagen napisali. Jakie piękne lampy z przodu, takie jak w Mercedesie trochę, z tymi karbowanymi kierunkowskazami. Brakuje tylko grilla mercedesowskiego, ale są za to wycieraczki reflektorów. No normalnie to wyglądało tak. To jest Tatra pomocy technicznej. To się nazywa 613 3SV. Też się V8 i tak dalej. I zabudowywali na tej dziwnej budzie sanitarki i nie tylko. Trochę straszny na sanitarkę, bo tam z tyłu silnik jest ten ryczący V8. Tam leży chory, a tu mu pod głową chodzi V8 i brrr. Bardzo uspokajające. Tu jest Tatra do testowania pasa startowego na lotnisku w Brnie. No i na koniec tego muzeum T700, czyli łabędzi śpiew Tatry, ostatni samochód osobowy, z którego oczywiście nic nie wyszło. Już też miał 3,5 V8 chłodzone powietrzem, czyli nic jakby nowego nie zrobili. Oprócz tego, że dali mu wtrysk paliwa, ale to niewiele pomogło. Auto dalej wyglądało, jak miało 50 lat i było nieproporcjonalne, dziwne i koślawe i już nie przystawało do swoich czasów i miało manualną skrzynię biegów, więc wszystko było jak najgorzej. No, z dzisiejszego punktu widzenia jest to przewspaniały prototyp czegoś dziwnego. Tutaj jedyna wersja 4.3, która powstała, tamta obok ma 3,5. Tę czapkę tam już miałem wcześniej, bo mi dał kolega w prezencie, mówiąc, kiedyś pojedziesz do Muzeum Tatry. I rzeczywiście, pojechałem w tej czapce do Muzeum Tatry. No i tak trzeba żyć, jakby ktoś pytał. Jakby komuś było mało Muzeum Tatry, to tuż obok jest Oldtimer Muzeum za 65 koron, gdzie jest jeszcze więcej Tater, ale są też różne inne ciekawe czechosłowackie pojazdy, jak na przykład to jest chyba Jawa czy TZ z przyczepką, idealna. I inne ładne motorowery, motorower Manet na przykład. Nie słyszałem o takim motorowerze. Wygląda jak wyścigowy, jakiś cafe racer. I mój ulubiony skuter, czeski skuter Tatran. A nie, to jest TZ akurat, no nieważne. W każdym razie ten paskudny, taki koszmarny skuter z nieruszającą się lampą przednią. Wyglądający jak Vespa, która nażarła się za dużo knedli. To jest genialne. I to była ostatnia atrakcja tego wyjazdu. Będziemy powoli zjeżdżać na bazę, to znaczy kierować się w stronę Polski. Tu kolega nam zapodał namiar na dobrą graciarnię i rzeczywiście nie jest zła. Polecam wam ją. Właściwie nie mogę jej wam polecić, bo nie mogę wam podać lokalizacji, bo by mnie zabili. Ale są same Skody, jakaś Dacia, coś. Kolega mówi, tu jest jeszcze jedno miejsce, które warto zobaczyć. No mówię, dobra, ale już tyle ich było. Nie, mówi, to naprawdę warto zobaczyć. Więc mówię, no dobra, to podjedźmy, zobaczmy. I rzeczywiście chyba warto zobaczyć, bo to jest miejsce, gdzie umierają Skody Favorit. Spójrzcie, tu jest składowisko martwych faworitów. Miejscówka jest ogólnie sroga. Post-industrial 100%. Tak jak lubię. Słońce powoli chyli się ku zachodowi. Zobaczmy, ile jest kilometrów.
No więc jest 88 729, czyli zrobiliśmy 2129 km. Tylko 8 km zabrakło, żeby było 2137. No więc my z kolegą, którego tu ze mną nie ma, uznaliśmy, że to była bardzo dobra wyprawa, ale na wszelki wypadek jeszcze zasięgnęliśmy opinii specjalisty i oto co powiedział ekspert. Kurde, to była naprawdę dobra wyprawa.